Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z bardzo dobrym nastrojem, bo dzisiaj przed nami bardzo dobry odcinek, a to za sprawą postaci, o której będę mówić, bo jest to naprawdę intrygująca osoba. Marek Hłasko nie tylko jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych na świecie polskich pisarzy współczesnych, który jest autorem takich dzieł jak Piękni dwudziestoletni, Ósmy dzień tygodnia i Sonaty Mary Mąckiej, ale myślę, że za sprawą swojego życia byłby dziś naprawdę na pierwszych stronach gazet, no i chyba niestety portali plotkarskich. Dziś opowiem Wam oczywiście o jego najważniejszych dziełach, ale przyznam, że będzie to odcinek również o jego życiu, bo to było pasjonujące. Naprawdę tyle tam było zwrotów akcji, że film biograficzny o nim naprawdę by się, myślę, świetnie oglądał. Ale robię ten odcinek dla Was, ponieważ dostałam bardzo dużo próśb od Was o to, żeby opowiedzieć o tej postaci, po tym jak zobaczyliście po trosze jego historię w serialu Osiecka, który jest teraz emitowany. Opowiada oczywiście o Agnieszce Osieckiej, między tą dwójką nawiązał się romans. Jak ten romans wyglądał? Co się tam działo i ile było różnych takich wydarzeń, które stanęły na drodze do ich szczęścia? Myślę, że dziś się dowiecie, ale romansów to nam dzisiaj naprawdę nie zabraknie. Myślę więc, że jest na co czekać. I oczywiście zostańcie ze mną do samego końca. Marek Hłasko urodził się 14 stycznia 1934 roku w Warszawie. I był jedynym synem Macieja Hłaski, urzędnika państwowego. A także Marii, która była kobietą naprawdę inteligentną, atrakcyjną, ale bardzo niecierpliwą i nie potrafiącą doprowadzić rzeczy do końca. Może o tym świadczyć chociażby to, że na Uniwersytecie Warszawskim podejmowała 3 kierunki, ale żadnego nie ukończyła. Małżeństwo jednak nie było do końca szczęśliwe i rodzice przyszłego pisarza rozwiedli się w 1937 roku. Później jego ojciec zmarł. Marek Hłasko jednak był bajkopisarzem, nie tylko pisarzem. I później o swoim życiu, o swojej biografii pisał i opowiadał naprawdę różne rzeczy. Parę lat później w ankiecie Związku Literatów Polskich napisał, że jego matka była praczką, a ojciec strażakiem. A potem przychodzi wojna, matka zostaje z synem sama i prowadzi warzywniak. Czasy są niełatwe, ale Marek tak naprawdę myślę, że żyje w swoim świecie, bo już od dziecka konfabulował. Trudno było się zorientować, kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie. Później, jako już właśnie dorosły człowiek, bardzo często wracał do swojego chrztu, już podczas którego miał pokazać, że nie jest aniołkiem, a wręcz przeciwnie. No i robił to chyba najbardziej dosadnie jak można. Jako dwulatek podczas chrztu na pytanie księdza, czy wyrzekasz się z szatana, miał wrzasnąć na cały kościół nie i wykrzyczeć to 3-krotnie, czyli według niego samego buntował się już od kołyski. To ślad poranie odniesionej podczas walki w partyzantce, mówił dziewczynie, która na plaży przygląda się jego bliźnie. W żadnych walkach nie brał udziału, bo gdy wojna się skończyła, miał 11 lat. Ale to, że wojna odbiła na nim bardzo duże piętno, jest jednak faktem. Jak pisał później, dla mnie jest oczywiste, że stanowię produkt czasu wojny, głodu i terroru. Stąd bierze się nędza intelektualna moich opowiadań. Ja po prostu nie potrafię wymyślić opowiadania, które nie kończyłoby się śmiercią, katastrofą, samobójstwem czy więzieniem. Nie ma w tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy. Marek do szkoły jednak został zapisany wcześniej. Był młodszy w takim razie od rówieśników, a na dodatek miał bardzo dziecięcą aparycję. Przez to był przez rówieśników nie traktowany zbyt dobrze, momentami nawet prześladowany. To sprawiło, że wzbudziła się w nim taka agresja. Objawiała się ona nie tylko do kolegów, koleżanek, ale również do nauczycieli, więc był krnąbrnym dzieckiem. Ale trudno powiedzieć, co jest prawdą, bo bardzo często w wywiadach również mówił, że ze szkoły był często wyrzucany. Jednak znalazłam też inne wersje mówiące o tym, że to nieprawda. Jedna z teorii mówi na przykład, że licea zmieniał często, w końcu z ostatniego z nich został w 1950 roku usunięty za wywieranie demoralizującego wpływu na kolegów. Natomiast przez to, że zostali z matką wcześniej sami i przeżyli piekło wojny, relacja, która ich łączyła, nie była zbyt zdrowa. Można nawet powiedzieć, że była nieco toksyczna, nazywana obustronną zaborczością. Tak trafnie nazwie relacja Hłaski z matką Andrzej Czyżewski, cioteczny brat Marka w biografii pisarza. Piękny dwudziestoletni. Maria Hłasko ogromnie kocha syna, ale nie radzi sobie z krnąbrnym i zbuntowanym chłopcem.
a Marek bardzo kochał mamę do tego stopnia, że później uważał, że żaden mężczyzna nie jest jej godzien. Ale faktycznie edukację kończy szybko, w wieku 16 lat zatrudnia się jako kierowca ciężarówki w bazie transportowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Już 2 lata później jednak zaczyna pisać. Jak mówi, tutaj również winna jest matka. Zacząłem pisać mając lat 18. Winna jest moja matka, która dawała mi książki do czytania. Tak, że stało się to moim nałogiem, przyznaję, w pięknych 20-letnich. Od 1951 roku mieszka na nowo w Warszawie i tutaj również pracuje jako kierowca. Mama w międzyczasie poznaje mężczyznę, z którym postanawia związać swoją przyszłość. Marek jest niezadowolony. Jednak pan Kazimierz, który zostaje jego ojczymem, jest naprawdę świetną partią dla matki. Opiekuńczy, stateczny, zawsze sobie ze wszystkim radził i tak naprawdę myślę, że Marek tutaj był egoistą nieco. Jego matka i ojczym otrzymują służbowe mieszkanie, pokój z kuchnią, 35 metrów kwadratowych, na Żoliborzu przy ulicy Mickiewicza. I właśnie tutaj w Warszawie zaczyna pisać już na poważnie. W czasie pracy w metrobudowie został korespondentem terenowym Trybuny Ludu. W ten niewyszukany sposób partia uczyniła z kierowcy pisarza, by po latach spotwarzyć go, zohydzić i zniszczyć. W 1952 roku nawiązał kontakt ze Związkiem Literatów Polskich. I tutaj już zaczęła się tak naprawdę droga do pisania, które podbiło serca czytelników, ale już wtedy mówiono, że naprawdę był postacią niesamowitą. Była taka nawet kontrowersyjna sytuacja, bardzo kontrowersyjna, bo myślę, że udowodni wam to, że Marek Chłasko, kiedy chciał wzburzyć tłum, kiedy chciał zapaść w pamięć albo miał po prostu jakiś powód, żeby wymyślić jakieś kłamstwo, to nie cofnął się przed niczym i żaden argument nie był dla niego za gruby. Kontrowersyjne zdarzenie w Domu Literatów w Oborach pod Warszawą opisze Tadeusz Konwicki w Kalendarzu i Klepsydrze. Animował nas tam i czarował Mareczek Chłasko. Jednego wieczoru zniknął i nikt nie wiedział, kiedy zniknął i na jak długo. Nazajutrz zjawił się zapłakany, załamany nieszczęściem. Umarła mu córeczka. Wszystkie panie podniosły lament. Zaczęła się bieganina, trzaskanie drzwiami, spazmatyczne szepty. Ktoś leciał z walerianą, ktoś biegł z setką czystej, ktoś rozpoczął dyżur przy nieszczęśliwcu. Ruszyłem obejrzeć Marka, skonfundowany intensywnością obrzędu. Siedział na ganku z opuszczoną głową, zamarły w geście rozpaczy i rezygnacji. Wokół niego psykały panie, nawołując do stosownej ciszy. Podniósł głowę i spojrzał mi w oczy przez grube łzy. I już wiedział, że ja wiem i on wie, że to nieprawda, bo Marek Chłasko nigdy nie miał dzieci. No, przyznacie, że naprawdę. Nawet nic nie powiem. Jest jeszcze jedna historia, której prawdziwości nie możemy potwierdzić. Mówiono bowiem o tym, że powodzenie Marka Chłasko na początkowym etapie jego kariery wynikało z tego, że bardzo podobał się panom i że wielu pisarzy było w nim zakochanych. Jedni mówili, że to wykorzystywał, inni, że to niemożliwe, bo babiarz był z niego pierwszego sortu. W 1953 roku otrzymał 3-miesięczne stypendium w Związku Literatów Polskich. Wtedy mógł już też porzucić pracę kierowcy i wyjechał do Wrocławia, szykując się do zawodu pisarza. Pracował nad bazą Sokołowską i sonatą Marymącką. Wtedy jego mama już legalizuje związek, no a Marek czuje się zdradzony i porzucony. Od lipca 1954 roku opublikował 3 opowiadania: Złotą Jesień, Szkołę i Noc nad Piękną Rzeką. Szybko okazało się, że wyrósł na najzdolniejszego pisarza młodego pokolenia. I wszyscy myśleli, że pisanie przychodzi mu z wielką łatwością, a tak naprawdę było zupełnie inaczej. Każdą stronę wielokrotnie przepisywał, redagował i zmieniał. Przecież skończył edukację dość szybko, jako pisarz był samoukiem, musiał więc naprawdę bardzo mocno się napracować, żeby jego każda strona była perfekcyjna. Marek Chłasko już wtedy zaczyna również swoje podboje miłosne na serio. Mówiono, że bardzo często wybierał starsze, dojrzałe kobiety po przejściach. I faktycznie we Wrocławiu również miał na swoim koncie poważny związek z wrocławianką Wandzią, rozwódką z dzieckiem, której omal nie poślubia.
Fascynacja dziewczyną jednak szybko mija, bo podobno nie lubiła, nie rozumiała jego książek, a sukcesy literackie w ogóle jej nie imponowały. A potem dzieje się coś, co na zawsze zostanie w jego pamięci, ponieważ w Warszawie poznaje femme fatale, urodziwą Hanie Goldę. Jednak ma dużą konkurencję, bo w Hani, która jest piękną brunetką, kocha się wtedy połowa stolicy. A ona wykorzystuje to, że jest nią tak duże zainteresowanie. Mimo, że ma męża i dzieci, to romansuje na potęgę i właśnie jednym z takich romansów jest romans z Markiem. Jednak szybko jej się znudził, a gdy ona go rzuciła, powoduje to u niego duże załamanie. Ale jak w miłości się nie wiedzie, to wiedzie się w kartach. A dokładnie dobrze zaczyna się dziać na kartach powieści, bowiem cenzura popuszcza i czytelnik wydaje jego pierwszy zbiór opowiadań zatytułowany Pierwszy krok w chmurach. Książka staje się wydarzeniem sezonu, a autor ma dopiero 22 lata. W 1958 roku dzieje się znowu coś, co sprawia, że Marek ma powody do świętowania, ponieważ postanowiono, że powstanie na podstawie jego powieści film. Kręci go Wojciech Jerzy Has, którego chłasko czci przez resztę życia. Natomiast również w tym roku 24-letni chłasko wyjeżdża z Polski do Paryża, mając nadzieję, że spędzi tam maksymalnie rok. Miałem przy sobie 8 dolarów, miałem 24 lata. Byłem autorem wydanego tomu opowiadań oraz dwóch książek, których wydać mi nie chciano. Wysiadając z samolotu, myślałem, że najpóźniej za rok będę z powrotem w Warszawie. Dzisiaj wiem, że nie wrócę do Polski już nigdy. Pisząc to jednak wiem także, że chciałbym się omylić. W Paryżu trafia do redakcji kultury. Ale powiecie, jak to nie wróci do Polski, a co z Agnieszką Osiecką? Faktycznie, zanim wyjechał, związał się z Osiecką. Sama poetka nazywała go polskim Jamesem Deanem, tak jej się kojarzył, zresztą nie tylko ona. Gdy się poznali, to on jeszcze był zauroczony w tej pięknej warszawskiej brunetce. Twarz rozgrymaszonego bachora, figura kowboja, ręce Madonny. Wyższy od naszego pokolenia o pół głowy. Ja przy nim byłam jak mysz polna. Z początku nie łączyło nas jakieś szczególne uczucie. Stanowiliśmy po prostu parę przyjaciół, znajomych i to raczej dalekich, pisała Osiecka. W końcu jednak poetka staje się dla chłaski wyzwaniem i to go w niej bardzo pociąga. Stali się sobie bardzo bliscy, spotykali się, dzwonili i pisali listy. Doszło nawet do zaręczyn. Kiedy wyjechał do Paryża, Osiecka miała do niego dołączyć, jednak nie dostała paszportu. Przyjechawszy do Paryża, zachowywałem się jak ostatni idiota, wyzna po nie w czasie. Bardzo dużo imprezował. No i tak, z powodu tego, że oni nie mogli się spotkać, a Marek imprezował na potęgę, związek zaczął się rozlatywać. A na dodatek w jego życiu pojawiła się inna kobieta. Tutaj jest tak, że jedni mówią, że to Marek chłasko jakby podążał za nią, inni, że Marek był trochę w stosunku do niej obojętny, ale ona była zdeterminowana, by być z nim, więc robiła wszystko i pojawiała się za Markiem wszędzie, gdzie pojechał i skończyło się to małżeństwem. Chodzi o Sonię Ciman. Początkowo, jak wiele innych, ten związek z aktorką Sonią miał być tylko romansem. Ona była po rozwodzie i wychowywała chorego syna, mając 31 lat, a on hulaj dusza, piekła nie ma i na dodatek 23-latek. Zdobył ją oczywiście kłamstwami, uwielbiał przecież wymyślać na poczekaniu różne historie. Niemiecka aktorka naprawdę miała popularność. Rok wcześniej grała w filmie Ósmy dzień tygodnia, według jego opowiadania. Zdjęcia odbywały się w Polsce. Ona więc uznała też, że spotkanie go to jest takie przeznaczenie. Byłam nim zauroczona już w chwili, kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy w studio filmowym. Wywarł na mnie niesamowite wrażenie, mówi Sonia Ciman w rozmowie z niemiecką gazetą. Wkrótce nastąpi jednak ekspansja Marka Chłaski na świat. Jego książki dotrą do USA, Francji, Anglii. Na przełomie lat 50. i 60. Chłasko jest jednym z najbardziej znanych Polaków w Niemczech. I oprócz renomy dobrego pisarza ma też renomę niezłego imprezowicza, awanturnika, pijaka i uwodziciela. Marek nadal jednak próbuje wrócić do Polski, ale kiedy mu się to nie udaje, po raz kolejny zostaje odrzucony jego wniosek paszportowy, trochę się załamuje. A na dodatek w Polsce robi się gorąco, w kraju wybucha awantura. W Trybunie Ludu ukazuje się potępiający Chłaskę, obrzydliwy artykuł zatytułowany Prima Donna jednego tygodnia. Jest początkiem dyskredytującej pisarza kampanii prasowej, która doprowadzi do odmowy przedłużenia mu paszportu.
Chłasko tak naprawdę wtedy dolewa oliwy do ognia, cały czas udzielając dziwnych wywiadów. Czemu pan tak pije? To moja odpowiedź na stworzenie świata. Dlaczego nie chce pan wracać do Polski? Zostawiłem szczoteczkę do zębów u Łosieckiej. I cały czas mówi się, że to właśnie Sonia go sprowadza na ziemię. Ostatecznie para decyduje się wrócić do ojczyzny aktorki. Marek Chłasko składa w Berlinie podanie o azyl. Wtedy poznaje też rodziców aktorki oraz jej syna. Para postanawia się tam osiedlić, ale no nie ma to nic wspólnego z ostatecznością. Są cały czas na walizkach. Ona jeździ z planu na plan, on często podąża za nią, ale nie zawsze. Mimo wszystko, mimo że jego życie wydaje się być ułożone w miarę, cały czas tęskni za Polską i cały czas próbuje powrócić do ojczyzny. Zanim jednak w 1961 roku w Londynie wezmą ślub, Marek będzie jeszcze szukał spełnienia w Izraelu. I tam oczywiście, kiedy będzie w Izraelu, nie będzie sobie robił nic z tego, że jest zaręczony, ale po raz kolejny się zakocha. Poznaje piękną Żydówkę. Ester, która staje się jego kolejną wielką miłością. Chce ją poślubić, ale rodzice dziewczyny się nie zgadzają. Mówią, że nie jest to kawaler godny ich córki, bo pijak, bo łajdak i tak dalej. Okazuje się, że Ester spodziewa się ich dziecka, jednak kiedy Chłasko się o tym dowiaduje, rodzice już dopinają swego i ciąża niestety zostaje usunięta. Marek Chłasko ponoć nie mógł tego przeboleć do końca życia. Co robi więc? Wraca i się hajta. Rozsądnie. Jednak nie jest to dla niego zupełnie nieistotne, no bo na przykład datę tego ślubu wytatuował sobie na ramieniu. Okres niemiecki, jeśli chodzi jednak o jego pracę, jest dla niego bardzo płodny. W przeciągu kilku lat napisze i wyda kilka książek. Powstaje autobiografia Piękni dwudziestoletni. W przekładzie niemieckim ukażą się 4 książki: Ósmy dzień tygodnia, Następny do raju, Cmentarze i Wszyscy byli odwróceni. W tym czasie rozwija się u artysty także uzależnienie od barbituranów. Oprócz tego również pogłębia się nałóg alkoholowy. W wywiadach mówi, że pisanie jest tak samo dobre jak chlanie. Jednak tak naprawdę ta impreza ciągła, która się rozwinęła w jego życiu, miała być chyba ucieczką, która chyba jednak nie do końca się powiodła, ponieważ było widać, u artysty rozwijają się ciągłe psychozy i nawet myśli samobójcze. W latach 1963-5 Chłasko spędza z przerwami aż 242 dni w klinikach. Jednak ta opinia, która o nim krąży, w ogóle mu nie przeszkadza. Sam nazywa się pisarzem przeklętym. W tym okresie bardzo demonizowano rolę jego żony. Mówiono, że miała bardzo duży wpływ na jego złe samopoczucie. Myślę jednak, że prawda była zupełnie inna. Weźmy pod uwagę to, że znosiła jego romanse. Zniosła również miłość, którą nawiązał w Izraelu. Ich wspólne życie zakończyło się w końcu rozstaniem, ale nie z powodu dziewczyny. Ona robiła co mogła, kochała go, jeździła za nim gdzie tylko się dało. Dodatkowo utrzymywała go i starała się wyciągnąć z nałogu. Nie można mieć do niej pretensji, że nie porzuciła swojego zawodu. Kiedy wracała do domu, zwykle się kłócili. Kiedy wyjeżdżała, on już nie chciał jej towarzyszyć. Wszyscy wiedzieli, że w ostatnim czasie przed rozwodem to małżeństwo było już fikcją. A Chłasko był nieznośny głównie z powodu tęsknoty. Nie miał też zdolności, które pozwalały mu szybko nauczyć się języka obcego. To sprawiało, że na miejscu, tak naprawdę w obcym kraju, niezależnie od tego, który to był kraj, nie mógł się odnaleźć i cały czas tęsknił za ojczyzną. Emigracja stała się autodestrukcją. Mimo że Chłasko tak naprawdę otaczał się cały czas Polakami, środowiskiem polskim, to jednak nie czuł się dobrze. Do Polski jednak było coraz trudniej wrócić, ponieważ dla świata Chłasko stał się intelektualnym oporem przeciwko komunizmowi. A ten głos trafiał do wielu, ponieważ jego przekłady na inne języki spotykały się ze świetnymi recenzjami. Mówiono nawet, że pod koniec lat 60. brano go pod uwagę jako kandydata do Nagrody Nobla. Jego związek z Sonią ostatecznie rozpadł się w 67 roku, jednak rok wcześniej wyjechał do USA. Tam jeszcze, próbując ratować to małżeństwo, Sonia odwiedziła go. Został tam ściągnięty przez Romana Polańskiego. Jeszcze w 1967 roku napisał świetną Sowę córkę piekarza. W USA jednak spotkał go kolejny cios. Przyjaźnił się przecież z Krzysztofem Komedą. I to właśnie podczas ich wspólnego spaceru
wydarzyła się rzecz straszna. Panowie żartowali, wracali z jakiejś knajpy, być może coś wypili i troszkę się przepychali. Miało to być takie niewinne żartowanie z przyjacielem, jakie na pewno każdy z nas ma wielokrotnie na koncie. Jednak wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Krzysztof, pchnięty delikatnie przez Marka, spadł ze skarpy i uderzył się w głowę. Źle się czuł przez jakiś czas, potem powrócił do Polski, ale niestety zmarł. Dla Marka było to naprawdę wstrząsające przeżycie. Polański chce z nim pracować, chce stworzyć film na podstawie jego dzieł, ale nie on jeden. Tak naprawdę Chłasko niczego się nie nauczył przez całe swoje życie i w Stanach Zjednoczonych miał po raz kolejny szansę na wielki sukces, ale nie do końca jestem przekonana, czy na tym etapie życia on już właśnie tego poszukiwał i czy jakikolwiek sukces byłby w stanie go uratować. Ale ten sukces miał być naprawdę duży, ponieważ spotykał się ze słynnym Nicholasem Rayem, twórcą kultowego Buntownika bez powodu, z Jamesem Deanem, do którego pisarz był porównywany. Ale co robi Marek Chłasko? No to co robił zawsze. Uwodzi, tyle tylko, że żonę reżysera, który zresztą ich przyłapuje na tym. Ten nieistotny dla Chłaski zupełnie romans, taki po prostu, nie wiem, wybryk, sprawia, że to małżeństwo się rozpada, no a on traci szansę na naprawdę świetną współpracę. Być może gdyby nie to, to mielibyśmy dzisiaj świetne filmy powstałe w Hollywood na podstawie jego książek. W 1969 roku Chłasko wraca do Europy. Jego życie jednak jest już dość smutne. Skupia się właściwie tylko na pracy. Sam Chłasko pisał, że miesiącami siedział w swoim mieszkaniu bez kropli alkoholu, ale tutaj nie ma jakiejś mobilizacji do tego, żeby z używek zrezygnować, bo jak sam mówi, kiedy siedzi w domu i pracuje trzeźwy, to nikt go nie widzi. A kiedy tylko wyjdzie do knajpy się napić, to od razu słychać o nim różne historie. Ale nadchodzi przełom. 13 czerwca 1969 roku Chłasko podpisał solidny kontrakt z telewizją ZDF. Przez 5 lat rokrocznie miał dostarczać scenariusze związane z tematyką izraelską. Pobrał zaliczkę i kupił bilet lotniczy do Izraela. Znowu złapał grunt pod ziemią, tym bardziej, że korespondował w międzyczasie z Ester, tą dziewczyną, w której tak bardzo się kochał. Okazało się, że Ester zdecydowała się jednak na małżeństwo i również wcześniej, odrzucając mężczyznę z powodu rodziców, teraz postanowiła się im sprzeciwić. W międzyczasie musi jeszcze tylko na chwilę odwiedzić Niemcy, by spotkać się tam z redaktorem tamtejszej telewizji. Spędza miły wieczór w mieszkaniu Niemca, po czym udaje się spać jakby nigdy nic. W kieszeni ma już bilet na poranny samolot do Izraela. Jednak nigdy nie stawi się na pokładzie maszyny, ponieważ już nigdy się nie obudzi. Zażył środki nasenne, wcześniej pił whisky. Dla permanentnie zatruwanego organizmu nie trzeba było zbyt wiele, aby przekroczyć śmiertelny próg. Rano 35-letniego Marka Chłaskę znaleziono martwego. Maria Chłasko, dla której jest to oczywiście niesamowita tragedia, przyznaje jednak, że jej syn miał również wadę serca. Serce zbyt małe w stosunku do postury. Wbrew sugestiom nieprzychylnych mediów w Polsce, których nawet w obliczu tragedii nie stać na dobre słowo o pisarzu, o żadnym samobójstwie nie może być mowy. Faktycznie bowiem przecież miał nadzieję, że jego życie właśnie zmierza ku dobremu, że w końcu z wzajemnością kochany stworzy stabilny związek. Na dodatek ukończył szkołę pilotażu, coś co było jego wielkim marzeniem od dziecka, chciał latać. A co z Osiecką podczas jego emigracji? Ponoć wymieniali się na przestrzeni lat listami, mężczyzna zostawił u niej także maszynę do pisania. Czy się kiedyś jeszcze spotkali po tym jak wyjechał? Tak, było to rok przed jego śmiercią. W koniec lat 80. w Polsce nastała moda na Marka Chłaskę. Po raz pierwszy ukazały się w całości, bez ingerencji cenzury, wszystkie jego utwory. Książki Chłaski pojawiły się nawet w zestawie lektur obowiązkowych, więc widać, że był to niesamowity człowiek. Z jednej strony bardzo uzdolniony artysta, który przecież sam sobie zawdzięczał ten wielki talent i tak naprawdę wykorzystał to, co los mu dał, ale również nie bał się ciężkiej pracy, a z drugiej strony niczego w swoim życiu się nie uczył, popełniając ciągle te same błędy, ciągle się zakochując, krzywdząc też zakochane w nim kobiety, nie był w stanie tak naprawdę odnaleźć szczęścia. Czy byłby szczęśliwy z Osiecką? Ona sama przyznała, że pewnie też by się rozwiedli.
Więc nie wiem, czy do końca mógł być szczęśliwy z kimkolwiek, czy to małżeństwo z Esther, którą tak bardzo kochał, dałoby mu spełnienie. Tego niestety nie dowiemy się nigdy, ale jestem bardzo ciekawa, czy ta opowieść była dla Was interesująca. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście napiszcie mi, które dzieło Marka Chłaski do Was przemówiło najbardziej, a może jeszcze niczego nie czytaliście i teraz tak naprawdę za sprawą jego ciekawego życiorysu się zdecydujecie. O tych planach również mi napiszcie. Pamiętajcie, że Historie Gwiazd są dostępne na Spotify'u i innych tego typu serwisach w moim wykonaniu, więc warto tam zaobserwować i również śledzić. A oprócz tego zapraszam Was również na Facebooka do grupy Przyjaciół kanału Pauli Rodak. Tam się wymieniamy różnymi propozycjami, dyskutujecie sobie na tematy związane z kanałem, a ja się temu bacznie przyglądam i czasem oczywiście również uczestniczę. Będzie mi miło czytać od Was komentarze, łapka w górę, jeśli Wam się podobało, a ja już będę szykować dla Was kolejny odcinek i bardzo Wam dziękuję za tę ciekawą propozycję. Trzymajcie się, pa!